Teraz chciałem Was tak zaskoczyć takim skojarzeniem. Są takie dwie organizacje, właśnie były czy są, które były bardzo głośne, ale jak gdyby pokazały faka temu systemowi i zadziałały obok. Czyli była Samoobrona Lepera, która była związkiem zawodowym, partią polityczną, stowarzyszeniem i ruchem społecznym, jeszcze nie wiadomo czym, bo to był Leper, to tam był półbogiem przecież, to taki religijny ruch prawie. No i oczywiście ojciec dyrektor. To są takie, dla mnie one są trochę na drugim biegunie takich różnych też niby NGO-sowatych fundacji, które są koncernami, mają wielomilionowe fundusze i też się zaliczają do naszych formalnie kolegów, tak?